Witam panią dyrektor Jolantę Paplińską. Panią wicedyrektor Donatę Banieską-Torbę. Pana wicedyrektora Jarosława Roszkowskiego. Będzie z nami również pani sekretarz, pani Magdalena Rynkowska. Nasze spotkanie uatrakcyjni udział przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzętniku. Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Spotykamy się dziś w dniu szczególnym. Chcemy podarować wam, rodzice, coś niezwykłego. Chcemy wam dać uśmiech, radość, niezapomniane wrażenia ze wspólnej zabawy. Niech to będzie dla nas wszystkich okazja do spędzenia razem miłych chwil, a przede wszystkim do złożenia podziękowania rodzicom za pomoc, dobro, dobre słowa, miłość, której nic nie zastąpi. Dziś chcemy wam zaśpiewać, zatańczyć. Dzieci przygotowały występ, podczas którego zaprezentują piosenki oraz tańce. Mama, tata, najpiękniejsze słowo świata. Mama, tata.
Thank you.
Moja
wiem, że wiele potraficie, ponieważ po tym dzisiejszym występie waszym, to rodzice wszyscy, całe wasze rodziny, rodzeństwo są ogromnie zadowoleni i zachwyceni. Pięknie śpiewacie, brawa dla was. Myślę, że dziąki się należy. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że możecie Państwo gościć w progach naszego przedszkola. Myślę, że dzieci pokazały to, co najpiękniejsze w naszych maluchach. Swoim śpiewem, przygotowaniem, radością powitały nas bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy piknik jest piknikiem zorganizowanym przez panie z przedszkola, ale też przez Radę Rodziców. I serdecznie Państwu dziękuję za wszelkie zaangażowanie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I szanowni Państwo, jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałabym życzyć dzisiaj Państwu przede wszystkim rodzinnego spędzenia czasu ze swoimi pociechami, bo wiem, że w tym nasłowcu pracy i takiego zabiegania w codzienności jest nam bardzo ciężko, bo tą chwilę chociaż znaleźć. Ale myślę, że jak wspólnie damy radę dzisiejszego dnia pobawić się z naszymi dziećmi i będzie im zarówno miło, jak i nam ten czas będzie miło spędzić razem. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję przede wszystkim za zaangażowanie, bo taki ogrom atrakcji to jest naprawdę wyjątkowa rzecz. Dzieciaki mają i pokazy, i wagę, i słodkości, i wszystko, co właściwie dzisiaj sobie zamierzam. Serdecznie dziękuję i zapraszam do dobrych zabaw. W dalszej części, proszę Państwa, nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Z moją rodziną spędzam czas na sportowo. Wykonane prace bardzo oryginalne, pomysłowe. Prace można podziwiać w korytarzu naszego przedszkola. Do oceny komisji konkursowej wydała 15 prac i komisja wyłoniła laureatów konkursu w dwóch kategoriach. 3-4-latki i 5-6-latki. Zapraszam. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Adam Kamiński z Bractwa Jagódek. Brawa. W drugiej kategorii dzieci 5-6-letnie wyróżnienie otrzymuje Liliana Beszczyńska. Zajęła Małgorzata Rzemińska z Bractwa Suwek. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Zofia Krajska z Bractwa Słoneczek. Drugie miejsce w konkursie zajął Stanisław Sas
z Bractwa Żabek. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymują upominek oraz dyplom. Zapraszam. Ale może ten, pompować.
samemu za. Oj, przepraszam, dzień dobry. Jak? Fajnie? A, no super. Co? Dziwne uczucie? Nie sztywno, co? Nie ma wtedy się schylania. No można wziąć. Tylko uważajcie na drzwi, żeby sobie nie przypleść. Trzeba zdjąć, tak? No nie jest to wygodne. O, uwaga. Bliżej, bliżej rękę weź. Tak bliżej szyby. To będzie widać. Proszę bardzo.